Okej, teraz wezmę lody waniliowe i włożę je do blendera. Co jeszcze będzie mi potrzebne? O, fuj! Obrzydliwy ser. Zmiksuję to wszystko razem. Bardzo ładny niebieski kolor. Cudowny! Ale zupełnie paskudny zapach i smak. Wleję to do maszyny do lodów. Okej, lody gotowe. Muszę je tylko udekorować. Takie lody najlepiej ozdobić robalami. Fu, co za ohyda. Włożę je tutaj. Okej, a drugą porcję zrobię smaczną. Wezmę czerwone lody. Z czym by je tu wymieszać? Wiem, z tym pysznym żelem. Troszkę czerwonego, troszkę niebieskiego. Powinien powstać pyszny fiolecik. Oj, a jednak wyszedł malinowy. Super, jakie piękne. Wleję mieszankę do tej maszyny. Co za kolor. A smak niesamowity. Dodam jeszcze trochę słodyczy. M&M'sy będą idealne. Ekstra. Wstawię je tutaj. Ciekawe, kto dostanie które lody. Mogę być pierwsza? O tak! Jakie smaczne! Ja też takie chcę! Cudowne lody! Pyszne! A do tego rożek waflowy jest taki chrupiący! Pyszności, palce lizać! Teraz ty! No dobra! O fu! Za nic tego nie zjem! Jedz, jedz! To jest dla ciebie! Ble, obrzydliwe lody! Niedobrze mi! Nie chcę tego! Lepiej szybko z tym skończę! Jak ty to jesz? To jest takie paskudne! To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam! Zaraz umrę! Jesteś taka zabawna! Zaraz zrobię coś ekstra! Te lody waniliowe przydadzą się do mojego pomysłu! Idealnie! Ale z czym mam je wymieszać? Chyba wezmę musztardę. Lody z musztardą. To będzie coś. Niepowtarzalny smak. Kolor na pewno będzie piękny, ale w smaku będą paskudne. Ciekawe, kto je dostanie. Okej, moja super mieszanka gotowa. Pozostało tylko zrobić z niej lody. Rzeczywiście kolor jest bardzo ładny, ale ja te lody udekoruję kocią karmą. Fuj, co za ohyda. Odłożę je tutaj i zrobię coś smaczniejszego. Czekoladowe lody będą okej. Trzeba je z czymś wymieszać. Sos truskawkowy będzie świetny. Dam go sporo. Lody będą słodkie i pyszne. Wymieszam truskawki z czekoladą. Wspaniały smak. To, co trzeba. Wleję to do środka. To będą najlepsze lody czekoladowe na świecie. Ozdobię je słodkimi, kolorowymi płatkami. I ładne, i smaczne. Tu jest ich miejsce. Ciekawe, kto będzie jadł te pyszności. Jakie to ciekawe! Zagrajmy, kto zacznie. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. To wygląda dobrze. O nie! Pomyliłam się! Co to za ohyda? To okropne! Smakuje paskudnie! Jedz, jedz, nie marudź! No dobra, jeszcze jakaś kocia karma, fu! Ohyda! Szybko się z tym uwinęłaś! Teraz moja kolej! O tak, mam naprawdę dobre lody! Są czekoladowe! Zjem je z przyjemnością! Tym razem wezmę lody waniliowe. Najzwyklejsze. Trzeba je troszkę podrasować. Fu, ryba jest taka obrzydliwa. Dlatego dodam całość. Nigdy nie robiłam lodów z rybą. Wezmę jeszcze brokuły dla lepszego efektu. Ciekawe, co za paskudna mieszanka mi z tego wyjdzie. To znaczy, wygląda całkiem nieźle. Ale wiem, że smakuje obrzydliwie. Pozostało tylko udekorować.
sypiankami marshmallow. Niech dziewczyny myślą, że to jest pyszne. A tak naprawdę to będzie okropne. Włożę je do pudełka. Dobrze. Wezmę znowu trochę lodów waniliowych. Wymieszam je z czymś pysznym. Albo nie. Chyba mimo wszystko użyję alg morskich. Lody z algami też będą miały piękny zielony kolor. Oh my god! Naleję to do maszyny i zrobię zielone lody. Posypię je też czymś fajnym. Na przykład tą piękną, słodką posypką. Wyglądają niesamowicie. Ale smak i zapach? Wolę tego nie wiedzieć. Wszystko gotowe. Mogę być pierwsza? Co tam mamy? Jakie apetyczne i jakie piękne. Muszę spróbować. O nie, co za obrzydliwość. Oh my god. Niedobre? Muszę zebrać się w sobie i to szybko zjeść. To było okropne. Smakowało jak trawa, teraz ty. No dobra. Ciekawe, co mnie czeka. Jakie ładne z piankami. Pyszne. O nie, pomyliłam się. To obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję. No dalej, jedz. Nie mogę, to smakuje jak ryba. Jedz, powiedziałam. Spróbuję. To niemożliwe do jedzenia. Zobaczymy, co my tu mamy. Już wszystko wymyśliłam. Wezmę jak zawsze zwykłe białe lody. A dla koloru i smaku dodam te czerwone cebule. Dużo cebuli. To jest to. A do tego wszystkiego dodam Nutellę. Chyba smak Nutelli wcale nie pomoże tym lodom, bo będą już miały w sobie cebulę. Ach, ten kolor jest niesamowity. Ale zapach oczywiście. Lepiej nie wąchać. Okej, zrobię kolejne lody. Liliowe, takie apetyczne. I zamierzam udekorować je żelkowymi misiami. Super. Ale i tak jest obrzydliwe. Położę je tutaj. Co jeszcze mogę zrobić? Tym razem użyję tęczowych lodów. Ekstra. I włożę do nich trochę tych kurzych łapek. Troszkę Coca-Coli też nie zaszkodzi. Dobra, wleję całą butelkę. Tak lepiej. A, tym razem dodam keczupu dla pełnego efektu. Jakie to będą paskudne lody. Czarne, fujka. Nie chciałabym tego jeść. Pozostaje tylko przełożyć to do maszyny i zrobić lody. Wyglądają dosyć ciekawie. Udekoruję całość posypką. Biała posypka z czernią wygląda świetnie, ale smakuje obrzydliwie. No to dziewczyny, smacznego! Ty ja. No dobra, sprawdzę, co dostałam. Wygląda ładnie. Ale jak smakuje? Ojej, tego nie da się jeść. To okropne. Dobrze ci tak. No trzymaj się, zaraz cię połknę. Nie rozumiem, co to za smak. Kurczak z Coca-Colą? Teraz ty. No dobra, fioletowe z pysznymi misiami. O nie, to też są paskudne lody. Co z moją twarzą? Nie mogę tego jeść. Nie chcę. Musisz. No dobra. Zaraz zwymiotuję. Na razie. Tak, tu wszystkiego dużo. Za bazę wezmę znowu lody waniliowe. Z czym tym razem je zmiksować? Myślę, że zrobię pyszne, słodkie lody z ciasteczkami Oreo. Dokładnie to, czego potrzeba. Ale dodam jeszcze nuggetsy, to będzie ciekawy smak. I wszystko wymieszam. To będzie prawdziwa niespodzianka. Kolor jest świetny, ale pewnie nie będzie smakował tak dobrze. Nuggetsy same w sobie są smaczne, ale z czekoladą chyba niekoniecznie. Posypię to wszystko frytkami. Ale super eksperyment wymyśliłam. Byłabym doskonałym lodziarzem. A te lody zrobię tak. Wezmę czekoladowe. Ojej, jakie smaczne. I włożę do nich pyszniutkie truskawki.
wrzucę wszystkie owoce, jakie mam. To będzie wspaniałe. I dodam też pyszne sushi. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jak zawsze, wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Kolor jest całkiem niezły, ale ja bym tego nie spróbowała. Nice. Teraz zrobię lody i przyozdobię je wiórkami czekoladowymi. Właśnie w ten sposób. Wyglądają przepysznie. Ale oczywiście zapach jest dosyć intensywny. I gotowe, można jeść. Zobaczymy, kto będzie miał szczęście. Dobra, ja zaczynam. Wygląda apetycznie. Spróbuję, jak smakują. No, takie nie mogę się zdecydować. Nie najgorsze. Ty też jedz. Jestem gotowa. Spróbuję. Są niby czekoladowe, ale smakują jakoś dziwnie. Chyba zjem w całości. Ja nie załapałam smaku, a ty? Całkiem dobre. Spójrz, dojadłyśmy razem. Super. Pora zaskoczyć dziewczyny. Gałka lodów waniliowych. Co jeszcze? Wiem, fasolka. I to z sosem. Rety, co za zapach. Skakuj do blendera. Dorzucę czekoladę dla podkręcenia smaku. Teraz wszystko wymieszam. Gotowe. Wlewam do maszyny do lodów. Jaki wspaniały kolor. A polewa będzie ze slajmu. Ale cudeńko. Pierwsze lody gotowe. Czas na drugie. Tym razem zrobię coś bardziej klasycznego. Gałka lodów. A teraz świeży banan. Oczywiście bez skórki. Nie jest zbyt dobra. A banan świetnie komponuje się z Nutellą. Musimy teraz to wszystko rozcieńczyć mlekiem. Wlewam je do pełna. Świetnie. Teraz mieszamy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ojej, jakie fajne lody. Pozostaje tylko udekorować je słodkimi serduszkami. Piękne. Sama bym takie zjadła. Odkładam na podstawkę i gotowe. Co tam jest? Zagrajmy w papier, kamień, nożyce. I wygrałam. To wygląda pysznie. Spróbuję. Jakie dobre. Rewelka. Uwielbiam lody. No co się tak gapisz? Spróbuj swoich. No w końcu. Co? Czy to slime? Jakie to będzie w smaku? Fuj, to jest po prostu obrzydliwe. Jak mam to zjeść? Wiem. Hej, co tam jest? No tam, tam gdzie patrzysz. Dobra, już tego nie ma. Tyle ci zajęło, że zdążyłam zjeść lody. A jak myślałaś? Musisz być bardziej uważna. Ledwo dałam radę z tymi lodami. Już mam nowe pomysły. Potrzebuję kulki lodów i sporej garści robaków. Ble, są takie obrzydliwe. Trzeba dodać czosnku, żeby zabił ich zapach i smak. Więcej czosnku, więcej! Kto nie kocha sushi? Też je dodam. A teraz syrop klonowy dla słodyczy. Otwieramy. Wleję całą butelkę. Wspaniale. Gotowe. Uruchamiam blender. Rewelacja. Ale zapach paskudny. Zobaczmy, jak wyglądają lody. Kolor mówi sam za siebie, ale ten zapach. Może nasiona chia pomogą? Nie, to już nic nie pomoże. Kończę z tym i przechodzę do drugich lodów. Waniliowa kulka. Świeże truskawki. Krążki ananasów. I czemu nie? Dodam całego milkshake'a. No co za składniki.
Jakie piękne różowe lody. Do tego tęczowe kółeczka. Po prostu perfekcja. Przeszłam samą siebie. Czas na degustację. Ciekawe, czy spodoba się dziewczynom. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Ja zaczynam? No dobra. Co my tu mamy? Wygląda tak sobie, ale spróbuję. Co za okropność! Ohyda! Nie chcę tego jeść! Nie zmuszajcie mnie! Za co? Niedobrze mi! Nie patrzy! Świetnie! Rozkręcę rożek. Lody znikają. A wafelek jest okej. Da się zjeść. Skończyłam! Nie ociągaj się! Twoja kolej! W porządku! Wow, jakie piękne! Muszę spróbować! Uwielbiam truskawki! To najlepsze lody na świecie! Nie mogę się zatrzymać! O tak, lody były przepyszne! Nie ma przypadkiem dokładki? Czas na nowe smaki! Gałka lodów waniliowych i troszkę egzotyki. Afrykańskie karaluchy. Przerażające. Do blendera z nimi. A teraz troszkę keczupu. Wow, jaki jasno-czerwony kolor. Wlewamy masę do maszynki. Te lody są tak ładne, że posypię je gwiazdkami. Ale jak się pomyśli, co w nich jest, to aż ciarki przechodzą. Dobra, na stojak i do roboty z kolejnymi. Waniliowa kulka, ciasteczka Oreo i sok pomarańczowy. Wygląda smakowicie. Udekoruję je różowymi piórkami. Świetne połączenie. A może i nie? No cóż, niech już będzie jak jest. Smacznego. Wyliczanka. Raz, dwa, trzy. Pierwsza próbuję ja. Tym razem wygląda nieźle. Pachnie troszkę dziwnie, jak ketchup. O nie, znowu dostałam obrzydliwe lody. Zaraz zwymiotuję. Jak to jeść? Nie mogę tego wyrzucić? Na pewno? No dobra, jakoś dam radę. Muszę nie wczuwać się w ten smak. Prawie zjadłam. Masakra. Na co się gapisz? Jedz swoje. Dobra, nie denerwuj się. Co? Pióra? Bardzo śmieszne. Mam pomysł. Pióra po prostu wyrzucę. Tak lepiej. Pomarańcza i czekolada. Niezłe połączenie. Uwielbiam je. Też chcesz spróbować? Nie ma mowy. To wszystko jest moje. Nie bądź zazdrosna. Wcale nie miałam ochoty na twoje lody. Dobra, działam dalej. Najpierw lody. Teraz mafinka czekoladowa. Borówki. I ostry makaron. Dla bogactwa wrażeń. O tak, jaki piękny odcień. Wlewam do maszyny. Wyszły mi piękne niebieskie lody. Ostry sos tabasco będzie jak znalazł. Lody z niespodzianką. A kolejne będą takie. Kulka lodów waniliowych. Ryba, fu, jak śmierdzi. Teraz troszkę marshmallows. I przezroczysta Fanta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, te lody też są niebieskie. Wspaniale. Dodam do nich skittlesów. Ale kiedy myślę o tym, co tam jest, bierze mnie na wymioty. Ale paskudne. Dobrze, że nie muszę tego jeść. Teraz moja kolej.
Wygląda dobrze. Pyszne. Ale coś jest nie tak. Piecze mnie w usta. O nie! Jakie to ostre! To nie jest śmieszne. Dobra, dam radę. Najważniejsze to skupić się na smaku, a nie na tym, że jest ostre. Ojej, palę się! Pomocy! Co robić? Mam pomysł. Mleko zawsze pomaga. Masz! Wypij to szybko. Dawaj, wypiję do dna. Uff, dzięki, już mi lepiej. A jak tam twoje lody? A właśnie! Są ze skittlesami. Muszę spróbować. Fu, co za smak! Obrzydliwość! Tam musi być surowa ryba. Masakra, nie dam rady tego zjeść. Za jakie grzechy? Nic na to nie poradzę. Taki los. Co chcesz? Nie jedz tego, świetnie cię rozumiem. Daj mi to. Już ja się z nimi rozprawię. Miejsce tych lodów jest w koszu na śmieci. Tak o wiele lepiej. Chodź tu do mnie, koniec z paskudnymi lodami. Użyję moich ulubionych lodów Baskin Robbins jako bazy do moich pierwszych lodów. Jedna gałka wystarczy. A żeby dać dziewczynom nauczkę, dodam do nich rybę z puszki. Co za smród. Na sam widok robi mi się niedobrze. Zobaczymy, jak te złodziejki poradzą sobie z takim zadaniem. Dorzucę jeszcze troszkę cebuli. Już mam gęsią skórkę. Wlewam to teraz do specjalnej maszynki do robienia lodów. No to jest coś. A gdyby tak dodać do tego wodorosty? Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć miny dziewczyn. Jestem pewna, że im szczęki opadną. No dobra. Przy drugim deserze okażę litość i zrobię fajny owocowy rożek. Przecież wszyscy uwielbiają jabłka i banany. Och, co za zapach. Niech dziewczyny się nim cieszą. Posypię lody wiórkami czekoladowymi. To im się spodoba. Gotowe. Dziewczyny, chodźcie. Mogę być pierwsza? Śmiało, dawaj. Wow, ten rożek wygląda przepysznie. Mam szczęście. No i jak? Smakuje ci? Tak, bardzo jestem zachwycona. To jest niesamowite. Palce lizać. Pyszności. Widzę. Dzięki, Suzy. Teraz twoja kolej, Kate. No nareszcie. Mam nadzieję, że mi też się poszczęści. Oj, te lody nie wyglądają jak twoje. Fu, to obrzydliwe. O, mam pomysł. Cokolwiek wymyślisz, musisz to zjeść. Tak, dlatego zrobię to szybko. Hop. Tadam. Teraz najważniejsze jest, żeby to przeżuć. O, mamo, mam mdłości. Uff. Zamarzam. Wyglądasz jak bryła lodu. Wiem, wymyśliłam coś. Mam ciepły szalik. Pomoże ci się rozgrzać. Dziękuję bardzo. Teraz jest o wiele lepiej. To było całkiem zabawne. W drugiej rundzie dziewczyny nie zamarzną, nawet gdyby bardzo chciały. Ponieważ zamierzam dodać do lodów super ostre papryczki i salami. To będzie ognista bomba. Prześciutko mieszamy. Spróbuję. Ojej, miałam rację. Jest jeszcze fajniej niż myślałam. Dobra. Jesteście gotowe? Nalewam masę do maszyny. Rożek wygląda naprawdę słodko. Jeśli nie wiesz, co jest w środku, posypię lody orzeszkami ziemnymi. Nikt nie będzie niczego podejrzewał. Mam jednego. Teraz wezmę lody czekoladowe. Dodam słodkiego pączka. No i troszkę syropu czekoladowego. To będzie pyszne. Wyszły mi takie różne rożki. Zobaczymy, komu się poszczęści. A wiórki kokosowe dopełnią ten pyszny smakołyk. Mogłabym sama to zjeść. Gotowe. Wow, myślę, że tam jest coś pysznego. Boję się, może ty zaczniesz. No dobra, życz mi powodzenia. Powodzenia. Wygląda niecodziennie. Musi być pyszne. Niesamowite. O nie, czekaj. Moje usta płoną. Ale ostre. Ogień. Pomocy. Nie mogę tego powstrzymać. Spalisz to miejsce.
O mój Boże, czy ja jeszcze żyję? Chyba tak. Zobacz, co zrobiłeś z moją twarzą. Ojej, przepraszam. Nie chciałam. No wiesz. Ale dostaniesz pyszne lody. No dobra, wybaczam ci. Dzięki tobie wiem, że dostałam pyszny smakołek. Co się stało z moim rożkiem? Roztopił się. Ups, przepraszam. Okej, czas zabrać się do pracy. Tym razem zrobię super mega fajnego burgera z lodami i frytkami. Ale dodam jeszcze oliwki. Przepraszam, dziewczyny, ale nie mogę tego zrobić bez zabawy. A żeby zaskoczyć wszystkich, posypię rożek ziarnkami kawy. Nie wiem, czy to będzie dobre. Przekonamy się. Chociaż nie sądzę. Co włożyć do drugiego rożka? Zobaczmy. O, myślę, że kaktus będzie idealny. To świetny pomysł. Dorzucę też troszkę gorzkiej zieleniny i surowe jajka. To będzie przezabawne. Trzymajcie się, dziewczyny. Czeka was nie lada gratka. To najlepsza kombinacja, jaką kiedykolwiek wymyśliłam. Super. Dorzucę jeszcze kilka robaczków. Nigdy w życiu bym tego nie tknęła. Znam wyliczankę. Enendu, Henrika, fuck. Ty zaczynasz. Dobrze. Ojej, co? Czy to robaki? To straszne. Zdecydowanie tego nie zjem. Chcesz trochę? Żartujesz sobie? Zabierz to. Nie poddawaj się. No dobra, muszę to zrobić. Fu, to obrzydliwe. Wpełzają mi do ust. Spróbuj je przerzuć. To może pomóc. No, brawo. Z czego się śmiejesz? Teraz twoja kolej. Dobra, dobra, nie obrażaj się. Żadnych robaków, więc mój rożek chyba jest w porządku. Spróbuję. Kawa? Interesujące, ale ogólnie takie sobie. Czuję czekoladę. Co? Ja też chcę. Trzymaj. Ha, żartowałam. To przecież challenge. Mam niesamowity pomysł na tę rundę. Dziewczyny będą w szoku. Kulka lodów plus niebieska galaretka i ostrygi. Co o tym myślicie? Ja uważam, że to rewelka. Nie mogę się doczekać, aż dziewczyny to zjedzą. Dobrze, że ja nie muszę tego próbować. Ale będę miała niezłe show. A co jeśli dodam troszkę błotka? Mogę sobie wyobrazić, jak będą reagowały. Fu! No trzymajcie się, dziewczyny. Następny lód będzie jeszcze gorszy. Do gałki lodów dodam coś takiego. Co my tu mamy w koszu na śmieci? Akurat wczoraj zjadłam banana i została mi skórka. Świetny pomysł. Dorzucę ogryzek jabłka. No i zaleję to wszystko mlekiem, żeby nie śmierdziało. Ale nie sądzę, żeby to pomogło. To naprawdę cuchnie. Dodam też posypkę z groszku. To będzie obrzydliwe. Wygląda tak sobie. Zabierajcie to szybko. Nie ma tu czym oddychać. Ciekawe, komu się poszczęści. Pozwolisz, że zacznę? Nie, nie, moja kolej. Uwielbiam lody. Tylko nie z błotem. Sama się prosiłaś, no to teraz jedz. Ale za co? Fu, to obrzydliwe. Nigdy więcej tego nie powtarzajcie. Będę to teraz rzucić i udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. O, co za ubaw. Lepiej jedz swoje, dawaj. Skoro ty nie masz szczęścia, to znaczy, że ja je mam. Pyszności? No nie wiem. Do bani, nie tak się umawiałyśmy. Trzeba będzie to zjeść. Fu, jak to śmierdzi. Suzy, co ty tam włożyłaś? Ha, masz. Dostałaś nauczkę. Szkoda, że nie widzisz swojej miny.